Nie, tam już ogrojam serduszko. Cześć ziomeczki, witajcie w pierwszym odcinku z mojej zawsze takiej głównej serii na kanale, czyli Czas na Przygodę. Jest to seria na modach, dokładnie na modzikach. Co mogę wam więcej powiedzieć? Po prostu chyba zacznę grać. Wgrałem parę naprawdę fajnych modów i myślę, że będzie się całkiem spoczko grało, także zacznę od zabrania sobie tych tutaj startowych itemków, które chyba zostały losowo nam wygenerowane. Także co? Pomyślałem, że... Znaczy, wiecie co? Czemu ta siekierka nie działa na Tricapitator? Mniejsza. Pomyślałem, że Hexit jest taką, no nie wiem, Hexit jakoś mi się nie podobał. Troszkę nagrałem z niego odcinków, ale myślę, że nie, to nie jest to, czego bym oczekiwał sobie po mojej takiej głównej serii. A Czas na Przygodę zawsze była fajna i myślę, że lubiana przez was. Zresztą pisaliście mi ostatnio w komentarzach, że kiedy będzie Hexit, kiedy będzie Czas na Przygodę, kiedy będzie. No i w końcu postanowiłem, że a czemu nie? Czemu nie? Stworzyłem paczkę, 30 ponad modzików jest, w tym shaderki, sami zresztą widzicie, jak ten świat pięknie wygląda na nich, no jest naprawdę bajecznie. O, to na przykład był Dynamic Lights, także całkiem spoczko. Z tym, że ta seria nie będzie taka, że standardowa, jak większość serii, że buduję domek, zbieram surowce i tak dalej. Jest to Czas na Przygodę i po prostu wcześniej popełniłem błąd, gdyż, no przygoda, sama nazwa wskazuje, a ja się zająłem tak... What the fuck? Czemu ja zrobiłem? O Boże, ojejku, dobra, zostaj śmieci. Przygody, czyli mam podróżować, tak, WUPO, musisz podróżować, a nie zajmować się jakimiś pierdołami typu budowanie domku. No nie, to nie o to tu chodzi i dlatego... Teraz wgrałem jeden taki fajny mod o nazwie Archimedes Ships, coś ten deseń, i dzięki niemu będę mógł podróżować na stworzonych przeze mnie jakichś łódkach, pojazdach, cokolwiek, ale ja będę raczej łódką na razie. Także będę po prostu tylko podróżował i itemki będę przechowywał albo przy sobie w jakichś tam większych turbach, czy też plecakach, czy czymkolwiek, i na tej swojej łódce, nie? Także myślę, że to jest całkiem spoczko pomysł i myślę, że wam też się spodoba, bo będzie się po prostu coś tu działo, nie będzie to takie, no wiecie, że po prostu za dużo czasu poświęcam na budowanie, a za mało się skupiam na tych przygodach tytułowych, dokładnie. Okej, za co widzicie, tutaj to już jeden już jakiś dungeon, także na razie nie będę tam wchodził, bo na pewno mnie tam szybko zabiją. Ej, czemu nie działa mi Tricapitator? Jest on tutaj i nie działa Tricapitator. A może dlatego, że to są jakieś dziwne drzewa, bo to jest... Pinewood. To nie jest normalne drzewko, to jest jakieś takie śmieszne, ale co tam, drzewo to drzewo, nie? Dlatego, że nie mogę ścinać. W tym jest problem. Także trudno. Ej, wysokie te drzewa i muszę się spinać. Nie lubię takich wysokich drzew, bo muszę... Ja tam, wiecie, ja zawsze lubię czyścić do końca i nie zostawiać takich piniaczków wysoko. Także no, jak muszę się wspinać po takim czymś, muszę robić po prostu jakąś podsadzkę, nie? Kupo, nie. No po prostu muszę się na coś wspiąć. Okej, zabiłem trochę świń, co by mieć jedzonko i nie umrzeć z głodu w pierwszy dzień. Jak widzicie, też mam moda na serduszka. Mam tylko 4 serduszka, to jest naprawdę mało. Też mogę wywalić. Więc muszę się tutaj pilnować naprawdę mocno. I co? Myślę, że chciałbym znaleźć... Kurczę, co tam jest? O, kolejny dungeon. Tych dungeonów mi się troszkę za dużo respi, ale już postanowiłem, że nie będę szukał, bo po prostu nie wiedziałem, jak ten dungeon się nazywa, żeby zmienić go w konfiguracji, jego częstość spawnowania się. No ale dobra, trudno. Będzie po prostu... będę mógł więcej samemu poza materiałami jakoś tam chodzić w nich. Oczywiście też będę na materiałach, to nie ma tak, że nie. Co, jakie słodziaszne to kreciki są. Ojajaj, patrzcie, podejdę. Hops, zakopuj się w ziemię.
Czy to nie ta? Powinien się w ziemię zakopać. O, 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 o i nie ma. Naprawdę, to jest spoczko, nie? Dobra. Ile mam tu drewna? 20. Myślę, że w zupełności wystarczy. Mogę tutaj się udać do kopalni i pozbierać troszkę niezbędnych surowców, typu właśnie węgiel. No i przy okazji wbiję trochę leveli, a levele, dzięki levelom będę mógł mieć więcej serduszek. No naprawdę serduszka w tym momencie mi się strasznie przydadzą. O, długa ta kopalnia. Także... co? Pozbieramy tutaj żelazo. No i jak postanowiłem, że w tej serii nie będę tak nagrywał ciągiem, tylko po prostu usiądę, nagram, nie wiem, z 30 minut materiału, 25, coś w ten deseń i po prostu wytnę najlepsze momenty z niego i stworzę z tego odcinek. Dużo youtuberów teraz tak robi i myślę, że to jednak jest świetna opcja, bo dostajecie tylko najlepszy materiał i najciekawszy, a nie na przykład tak jak mógłbym teraz to wyciąć, jak wspieram surowce. No bo to niekoniecznie każdego interesuje i może niekoniecznie jest jakieś ciekawe, a jeżeli tu wytnę i dodam na przykład jakieś walki czy coś, czy to co mówię do was, bo to też jest czasami no ważne to jest po prostu, także to zostanie w odcinku i będzie. Dobra. Myślę, że tutaj teraz pozbieram trochę surowców i będę mógł coś już konkretnego zrobić, bo planem na ten odcinek jest wybudowanie takiego jednego itemka, dzięki któremu będę mógł jeździć, pływać w sumie na łódkach przeze mnie stworzonych, także muszę jeszcze troszkę pozbierać surowców. Nie, tam jest ogro, ja mam serduszko. Mam serduszko. Nie, zostaw mnie, zostaw. What? I tu jest właśnie ten problem z serduszkami, gdyż mam tylko 4 w sumie. Mogę mieć tylko w sumie 4 serduszka, a to jest naprawdę niewiele. No i muszę się strasznie pilnować, bo jak widzicie, już teraz bym prawie zginął, ale okej. Przynajmniej teraz mogę sobie usiąść w spokoju, bo i tak muszę poczekać na zregenerowanie się życia. Przypalić co nieco, co my tutaj mamy i zaraz jak tylko stworzę już pierwsze żelazo, to myślę, że stworzę jakieś tam narzędzia i właśnie ten itemek, który jest mi potrzebny, bo planowałem go stworzyć w pierwszym odcinku, co bym już mógł od następnego sobie spokojnie podróżować i żeby nie było żadnego problemu z tym, także okej, jeszcze to bym trochę desek potrzebował i jeżeli się nie mylę, to muszę stworzyć coś takiego, tutaj muszę patyki położyć i w środku żelazo, nie, czyli się pomyliłem, to powinno chyba się zamienić miejscem. To się nazywa helm. I to tworzymy, dobra, czyli z tych podstawowych desek, to jest z modu Obions, coś tam z biomami, mam moda na biomy właśnie i on dodał, dodaje te nowe drzewka, no ale niestety one nie są kompatybilne z innymi modami i jako deski się sprawdzają do patyków. What the fuck? Nie, What? Gin, silver skeleton. Srebrny szkielet, skąd on tu się wziął? Przecież czyżby jeszcze była noc? Czyżby miał takiego pecha i jeszcze była noc? Tak, jest noc. No to mam jednak pecha. Dobra, czyli muszę po prostu posiedzieć dłużej w mojej norce. No dobra. To przepalimy, no niestety nie mam desek, tak właśnie muszę znaleźć jakiegoś normalny biom z normalnymi deskami, drzewami w sumie. No i jeszcze owieczkę bym chciał znaleźć, żeby mieć troszkę więcej. Po prostu wełnę na łóżko. Dobra, wstaję już. Dzień, mamy piękny, mam nadzieję, że będzie dla mnie piękny. O, tam jest ogr! Nie, zostaw mnie. Nie, myślę, że ten dzień jednak nie będzie taki piękny, ale co poradzić. Stworzyłem sobie troszkę itemków tutaj żelaznych, jeszcze mam troszkę żelaza, także nie wiedziałem co robić, tak, więc nic nie zrobiłem, trzymam, ale myślę, że jednak chyba zrobię te oku, bo jak tutaj mam mopki na
trafią, no to będzie niemiło zabić. Zabijmy tego wilczka. Okej, jeszcze trochę świnek dół, co bym miał więcej żarcia, bo jednak to się przyda, naprawdę się przyda. No i jak widzicie, mam jedno serduszko więcej, bo po prostu z przepalania wpadło troszkę expa, także ustawiłem, bawiłem się plikami, jak to poustawiać te serca i po prostu co 5 leveli. Pierwsze serduszko dodatkowe dostałem za 5 leveli, następne za 10, potem 15, 20, 25 i tak dalej, także myślę, że to jest całkiem spoko. To jest dużo więcej niż ustawione jest w modzie, bo w modzie trzeba mieć o wiele mniej standardowo tych serduszek, więc myślę, że po prostu sobie trochę utrudniłem, ale będzie też bardziej hardkorowo. Będę musiał po prostu więcej czasu poświęcić i jakoś bardziej się zaangażować w tą grę, żeby dostać te serca, co myślę, że też jest całkiem spoko. Okej. Zbieram też trawki, bo potrzebuję zioła, tak chcę mieć zioło, a dokładnie hemp, żeby stworzyć sobie plecak. Plecak, który wkłożę tutaj i będę mógł mieć tyle dodatkowych slotów przy sobie, to jest całkiem fajne. Kogo my tu mamy? Werewolf, to jest wilkołak. Wilkołak, ale w dzień to chyba mi nic nie zrobi, tak jak myślałem, co z niego wypadło. Wooden sword to mi niepotrzebne zbytnio. Skóra też mi się naprawdę na pewno nie przyda. Choć może mogłoby się przydać, ale na razie myślę, że nie jest jakaś taka niezbędna. O, są też kurczaki, ale nie chcę sobie spamować. Jajaj, ty za dużo gier WP i masz takie jakieś tekstury grube spamować. Nie. Po prostu nie chcę zaśmiecać sobie ekwipunku jakimiś zbędnymi przedmiotami, no bo po prostu tak jak mówiłem, nie będę miał stałego domku, nie będę miał gdzie tych itemów tak schować, więc albo będę nosił przy sobie, albo właśnie w tej mojej łódce. No i co do łódki, bo chcę ją zbudować, tylko że po prostu budowniczy ze mnie marny i pewnie będzie wyglądała jak kupa. A tego chcę uniknąć, więc jeżeli macie jakieś fajne takie projekty małych, naprawdę małych, nie będę tu jakimś wielkim statkiem pirackim biegał, pływał bardziej, to możecie mi podesłać na PW czy tam jakoś, to będę wdzięczny. Dobrze, mam wełnę na pewno się przyda, chociażby na łóżeczko, okej, w sumie 6 mi się przyda, 2 łóżka stworzę i więcej nie trzeba. No, że jestem już tutaj przy brzegu morza, jeziora, rzeki, bardziej jakiś bagien w sumie, no to stworzę sobie tą łódeczkę, tylko na razie ona będzie wyglądała tak jak mówię, jak kupa, no, a później jakoś ją będę rozbudowywał, na pewno na razie mi tam potrzebna, aby przemieścić się z miejsca A do B, także co, ja ostatnia świnka, niech tutaj zostanie zabita, wow, świecące coś, jakiś ziemniak świecący, podwodny, czy cokolwiek. Okidoki, tam coś jest. To jest pewnie ten dungeon, których jest tutaj masa. Okej, okay. Także co, gdzie jest mój crafting table? Tutaj jesteś. Ops. Teraz tak, normalne drzewo, to jest normalne. I teraz hops, i chyba znowu zapomniałem craftingu. Ale powiedzmy, że to będzie tak albo na odwrót. Jest, tak jest, mamy helm. I teraz muszę po prostu jeszcze wybudować łódkę i może troszkę inwencji twórczej, a może nie, bo nie wiem, po prostu, dobra, coś tam wybudujemy, hops, tak postawię, bo mój łódka musi pływać, łódka musi pływać po prostu, więc muszę ją nad wodą wybudować, tak, to chciałem powiedzieć, okej, tak, niech będzie. Na razie takiej wielkości w 100% mi wystarczy. Może powiecie, że to mało, a ja wam powiem, że to nie mało. jeszcze drewno. A z tego drewna też, pine wood, co tam? Hops. Nie tutaj chciałem to postawić, już zniszczone. Pinewood, okej, wezmę jeszcze troszkę, przerobię na te deski. Coś takiego. Może jeszcze tutaj dobudujemy, o tak, pięknie. Pięknie, no pięknie to na pewno nie jest, ale jak już mówiłem, nie jestem jakimś mega budowniczym, w przyszłości tak będę ją rozbudowywał, więc będzie większa i może wtedy dopiero nabierze jakiś kształt. Na razie, tak jak też już mówiłem, chcę przemieścić się z punktu A do punktu B. No i zrobimy sobie. A coś takiego, wow, jeszcze flaga piękna. No i jest
no wyśmienita łódeczka. No i najważniejszy item właśnie ten Helm. Postawimy go sobie tutaj, to będzie taki ster. Zabiorę crafting i zaraz wam pokażę, jak to tutaj działa. A działa naprawdę fajnie, tylko kurczę, ten deszcz, nie lubię strasznie deszczu i no jest słabo. Okej, jeszcze coś zjem sobie przed wyruszeniem w prawdziwą podróż. Jeszcze co? No jeszcze może jakoś przystroimy tą łódeczkę, postawię skrzynkę, powiedzmy tutaj, niech tam będzie. Albo nie. Potrzebny mi jeszcze crafting table. O, tak pięknie, ale tutaj design WPO, starasz się naprawdę i nie otworzę teraz tego. No to co? No to przemieścimy tutaj naszą ala flagę w te miejsce. O, pięknie. Dobra, ale... O, pokombinujmy coś takiego, niech będzie, nie wiem co to jest w sumie, ale niech sobie tak to będzie. No i co ja chciałem jeszcze zrobić, chciałem tutaj coś jeszcze wykombinować, choć co ja tu mogę wykombinować, więcej mogę postawić tutaj piecyk ewentualnie, no i tutaj. I coś chciałem jeszcze zrobić, ale kurczę, już mi się zapomniało. Dobra, jakieś, może jakąś pochanie jeszcze, co by moja łódka była tutaj ładnie oświetlana w nocy i widzieli ją wszyscy. No i dobrze, i myślę, że o, zacumowali pięknie, jeszcze tutaj sobie wezmę F5, ależ pięknie to wygląda, jestem troszkę w powietrzu, F1 i płyniemy. Dobra, nie widzę, w co płynę, ale myślę, że na tym zakończę odcinek. To był mój cel na pierwszy odcinek, wybudować taki oto pojazd. Zobaczcie, on w sumie fajnie jest moc zrobiony, bo te bloki nie są tak sztucznie nad wodą, tylko one są zanurzone. O, widzicie, do połowy i ta woda jeszcze z shaderkami faluje, no po prostu genialny efekt. I no, pierwszy odcinek, ale seria już mi się podoba i mam nadzieję, że wam też się będzie podobała, będziecie ją oglądać. No i jeżeli macie jakieś propozycje co do odcinków, co do serii, no to śmiało piszcie w komentarzach, bo ostatnio jakoś aktywność spadła, a to nie fajnie. Ja chcę, żebyście tutaj pisali komentarze, żebyście no po prostu enjoyowali, tak, byli zadowoleni z tej serii i fajnie wam się ją oglądało, bo będę się starał. No i co, ja wyruszam w podróż i widzimy się w następnym odcinku. Ahoj!